Potrzebujemy dzisiaj siły i mądrości, i roztropności, żeby wobec tych wszystkich manipulacji, wobec tych różnych nacisków, tego kołowania Polaków, zdobyć się na wielką odwagę i męstwo, a również na roztropność, która pozwoli nam rozeznać, na czym polegają te różne manipulacje i na to, abyśmy umieli, odnajdując samych siebie, odnaleźć własne rodziny i odnaleźć nasz naród. Droga, wbrew pozorom, nie jest długa. Ta droga nie jest długa. My, przyzwyczajeni do różnych wojen, zaborów i napadów, umiemy szybko się odnaleźć. Ale jest jeden warunek. Jeżeli nasze oczy będą czytać z tego, co do tych oczu wkładane jest przez naszych wrogów, jeżeli nasze uszy będą słuchać tego, co jest kłamstwem, to się nie odnajdziemy. To się nie odnajdziemy. Jeżeli będziemy czytać pisma, a proszę zajrzeć na stopkę redakcyjną, kto to wydaje? Proszę spojrzeć, to nie wystarczy, że jest tytuł polski. Kto to wydaje? W czasie okupacji również wydawano pisma polskojęzyczne. I stacje radiowe były polskojęzyczne. I teatry były polskojęzyczne. Wiecie Państwo, jakie były teatry i kina wspaniałe w czasie okupacji? Ja Państwu przeczytam tytuły filmów i sztuk z roku 40 i 41. Te tytuły zostały zrealizowane na polecenie doktora Józefa Goebbelsa, który w listopadzie 1939 roku odwiedził kilka większych miast Polski, w tym również Warszawę. Był to widok, jak on sam wyznaje, es ist widerlich und kaum zu beschreiben. Jest odrażający i trudny do opisania. Trzeba było więc Polaków rozerwać. A oto jakie serwowano filmy i teatry. Pozostały tytuły, ale bardzo wymowne. Twoja żona moją żoną. Kochałem cztery kobiety. Szaleństwo ciał. Tylko dla dorosłych. Szczęśliwy harem. Pod figowym listkiem. Pijany Walter. W pijanym widzie. Humor, wdzięk i bar. Drinki i pocałunki. Jeżeli włączymy telewizję polskojęzyczną, jeżeli pójdziemy do teatru, to jeżeli nie tytuły, treści będą te same. Dalej ktoś nas rozrywa. Żeby się zjednoczyć, musimy oczyścić naszą świadomość z tego, co jest brudem i kłamstwem. Nie zjednoczymy się, popuszczając własnemu lenistwu i temu pilotowi, że tak popstrykamy, a może film, a może wiadomości, a może pogoda, a może coś, i tak mija dzień za dniem, rok za rokiem. Trzeba odciąć się od tego, co truje. Na czym polega problem jednoczenia się? Bo to niemożliwe. Kiedy tu ujechałem, myślałem, to niemożliwe, żeby tylu ludzi, 60 milionów ludzi w świecie, o tak starej kulturze, o języku takim, jakiego tylko inni mogą nam zazdrościć, nie umieli się zjednoczyć, nie umieli używać rozumu, nie umieli ze sobą rozmawiać, tylko krzyczeć albo bełkotać. Do czego to podobne? Henryk Sienkiewicz na odsłonięciu pomnika słowackiego w Poznańskim w roku 1899 tak mówił. Można by mniemać, że Bóg, tworząc Polaków, rzekł im: oto na domiar wszystkiego daję wam spisz dźwięczny, a nie pożyty, taki, z jakiego ludy żyjące przed wami stawiały posągi swym bohaterom. Daję wam złoto błyszczące i giętkie, a wy z tego tworzywa uczyńcie mowę waszą. I została ta mowa niepożyta jak spisz, świetna i droga jak złoto, jedna z najwspanialszych w świecie, tak wspaniała, piękna i dźwięczna,
że chyba tylko język dawnych Helenów może się z nią porównać. I tu, kiedy nasza wspaniała aktorka Helena Modrzejewska robiła furorę w Ameryce, poproszono ją kiedyś po występie, Amerykanie, nie było Polaków, żeby powiedziała jakiś wiersz po polsku. I powiedziała. I dostała niesamowite brawa. I pytano ją, kto ułożył ten wiersz. A ona mówi, to była tabliczka mnożenia. Powiedziała, jeden razy jeden jest jeden. Dwa razy dwa to cztery. Trzy razy trzy to dziewięć. Powiedziała tabliczkę mnożenia. Tak mamy wspaniałą mowę i co się z nią stało? Polacy nie rozmawiają ze sobą. Polacy nie rozmawiają ze sobą. Słuchają polskojęzycznych mediów, a to są Volksmedia, to jest szwargot, to nie mowa polska. Polacy nie rozmawiają ze sobą, z własnymi dziećmi, z osobami starszymi. Są zniechęceni, znudzeni, coś tam odburkną, warkną. Do czego to podobne? To jak mamy się jednoczyć, jeżeli człowiek sam ze sobą nie rozmawia, nie usiądzie i codziennie przeczyta Kochanowskiego, Sienkiewicza, Mickiewicza, jeżeli nie rozmawia z mężem, z żoną, z dziećmi, z dziadkiem, z babcią, to jak on chce się jednoczyć, że ktoś za niego się zjednoczy? Że przyjdzie kolejny zbawca, dadzą mu ordery, a potem powiedzą, no zawiódł nas. My musimy zjednoczyć się sami ze sobą, jako ludzie, jako rodziny i dopiero wtedy jako naród.